Drodzy widzowie, teatru kwadrat. Dzisiaj w cyklu questions and answers, czyli pytania i odpowiedzi, moja skromna osoba. Marta żmita bardzo mi miło. E, idę sobie jakoś wygodnie usiąść. E, na stoliku zostawiłam listę pytań. Jest bardzo długa. E, obawiam się, że to nagranie może być bardzo długie. Mam nadzieję, że nie będzie nudne. Okej, okay. siedzę. W moim stanie już lepiej siedzieć. Lista pytań jest. Jest długa. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania, ale nie za długo. Tak, żeby każdy był usatysfakcjonowany. Dziękuję w ogóle, że tak licznie wzięliście udział w zadawaniu tych pytań na naszym Instagramie, a także Facebooku. No to co? Jedziemy. Akcja. Pytanie numer jeden. Który twój film wspominasz najmilej? Pytanie krótkie, proste, ale odpowiedź na nie naprawdę nie jest prosta. Muszę Wam się przyznać, że każdy z filmów jakoś miło wspominam, bo są to dla mnie bardzo miłe, niezapomniane spotkania. Na planach filmowych zawarłam wiele przyjaźni wspaniałych i jeżeli w tej kategorii miałabym oceniać, który z filmów wspominam najmilej, to wskazałabym Śluby Panieńskie, ponieważ tam poznałam wspaniałą kobietę, aktorkę, Anię Cieślak, którą zresztą możecie oglądać na deskach Teatru Kwadrat. Jeśli miałabym powiedzieć, który film wspominam najmilej od takiej kwestii jakby pracy i oczywiście takiego potem wrażenia, bo ja siebie na przykład bardzo nie lubię oglądać na ekranie, ale przy tym filmie pierwszy raz miałam coś takiego ok. Jest to bardzo ciekawa propozycja, bardzo odległa ode mnie, ode mnie taki jak jestem na co dzień i pomyślałam sobie, że, że jest to taka rola, na którą bardzo długo czekałam. To jest film Mowa ptaków, mój ostatni film w reżyserii Ksawerego Żuławskiego, do którego scenariusz napisał sam Andrzej Żławski i jest to takie moje najwspanialsze, zawodowe wspomnienie. E, więc ten film na pewno będę wspominać już zawsze i nosić w sercu swoim e, na zawsze. I jedziemy dalej. Który serial, w którym grałaś, jest dla Ciebie najważniejszy? Hmm. I znowu odpowiedź nie jest taka prosta. Bo oczywiście jeżeli patrzeć... E, od strony tej personalnej, to wskazałabym na serial Julia, ponieważ tam poznałam najwspanialszą kobietę, cudowną aktorkę, którą też możecie oglądać na deskach Teatru Kwadrat, z którą przyjaźnie się do dziś, i jest to Aldonka Jankowska. Więc ten serial będę nosić w sercu już na zawsze. Bo dał mi wspaniałą przyjaźń z cudowną kobietą. Ale jeśli być obiektywnym, to chyba ważny był taki serial, który był jednym z pierwszych seriali, w którym zagrałam, i zagrałam tam na pewno pierwszą główną serialową rolę. Był to serial Teraz albo Nigdy. Eee... Zegrałam tam postać Marty Orkisz. Serial, do serialu trafiłam zaraz po szkole teatralnej. Serial miał cztery sezony. Zaczynał się cudownie, bajecznie. Dwa pierwsze odcinki powstały na Maderze. Tam zawiązała się przyjaźń, grupki przyjaciół, którzy potem kontynuowali te, te przyjaźnie w Warszawie. I e, to był na pewno ważny serial. Bo po tym serialu dostałam wiele ciekawych propozycji zawodowych. Ale dla mnie jeszcze ważny był taki serial, który miał tylko jeden sezon. Nie wiem, czy Państwo go pamiętacie. Mm, serial Hichot Losu. Zagrałam tam Joannę Konieczną, czyli dziewczynę, która, e, której życie było bardzo związane z korpo i pewnego dnia na skutek różnych okoliczności losu zostaje mamą zastępczą dla dwójki dzieci i nagle uświadamia sobie, że ta rodzina to jest to, czego jej w życiu brakuje. Jest to dla mnie ważny serial z wielu powodów, ale m.in. też dlatego, że ta bohaterka była bardzo bliska mojemu sercu. I kiedy przeczytałam książkę, bo scenariusz powstał na bazie książki o tym samym tytule, e, autorstwa Hanki Lemańskiej, kiedy przeczytałam tę książkę, to wiedziałam, że bardzo chcę tę rolę zagrać i bardzo chciałam wygrać ten casting. Więc bardzo się cieszyłam, że, że mm, miałam przyjemność kreować Joannę Konieczną. Żałowałam, że serial skończył się na jednym sezonie, ale z drugiej strony może to dobrze, bo ta opowieść, jakby, którą napisała Hanka Lemańska, właśnie kończyła się tak, jak skończył się nasz serial, i nie było ciągu dalszego. <laughs> Więc czasami. Niedosyt jest lepszy niż przesyt. Następne pytanie. Gdyby nie aktorstwo, to z czym związałabyś swoją przyszłość zawodową? Moją drugą niespełnioną miłością. Jeszcze, może jeszcze, może wszystko przede mną. Jest, drodzy Państwo, architektura, więc gdyby nie aktorstwo, to na pewno architektura. No dzisiaj już na taką architekturę, o jakiej myślałam po liceum, jest za późno, bo wtedy bardziej interesowałam się um, urbanistyką i taką architekturą, generalnie stawianiem budynków, no, y y projektowaniem budynków. Dzisiaj bardziej już to była architektura wnętrz bo na tamtą architekturę już jest na pewno za późno, ale architektura wnętrz myślę, że jeszcze wszystko przede mną. Ok. Jedziemy dalej. Jakie masz kryteria przy akceptacji roli, jaką ktoś Ci proponuje w spektaklu? Hmm, myślę, że na to pytanie mógłby odpowiedzieć dyrektor Teatru Kwadrat Andrzej Neyman. Słuchajcie, kochani, kiedy jesteś na etacie w teatrze, to można raz w sezonie odmówić roli ja nigdy z tego przywileju nie skorzystałam. E, zazwyczaj po prostu dyrektor proponuje, a ja rolę przyjmuję. Czasami czuję, że jest to bliższa mi rola, czasami czuję, że jest to coś, co jest mi obce, ale wtedy czuję, że jest to jakieś wyzwanie, z którym muszę się zmierzyć, spotkać. Dlatego pewnie jedna rola podoba się moja bardziej, druga mniej. I tak samo ja, jedną lubię bardzo grać, drugą może trochę mniej, a potem z czasem grając te rolę przekonuję się do tej postaci i potrafię w niej odnaleźć też coś, co, co, co lubię. Więc no tak to, kochani, wygląda. To tutaj nie ma za bardzo wyboru. <laughs> Teatr kwadrat. To dla ciebie. Teatr kwadrat to dla mnie. No właściwie taki pierwszy, yy, pierwszy teatralny dom. Ponieważ swoje pierwsze kroki yy, w teatrze, zaraz po szkole, stawiałam na dyskach teatru Kamienica. Tam zrobiłam jeden spektakl, yy, motyle są wolne yy, i od razu. Właściwie chyba pół roku później trafiłam do Teatru Kwadrat. Ale też muszę Wam opowiedzieć historię, bo, bo była, no jest niezapomniana dla mnie, jak zostałam zaproszona do Teatru Kwadrat. Otóż, dyrektor Teatru Kwadrat, ówczesny teatru, dyrektor Teatru Kwadrat, czyli pan Edmund Karwajski, przyszedł na ten spektakl do Teatru Kamienica, motele są wolne, na brawach wniesiono wielki bukiet kwiatów, a w tym bukiecie był, była wizytówka, był taki bilecik. Wizytówka oczywiście z numerem telefonu. I na odwrocie było napisane Zapraszam na rozmowę dyrektor Teatru Kwadrat Edmund Karwański. Do dziś mam tę wizytówkę schowaną głęboko w takim swoim pudełku z różnymi pamiątkami. Było to oczywiście bardzo miłe i bardzo takie... Stylowe, e, zadzwoniłam, umówiłam się na rozmowę, spotkaliśmy się i wtedy dyrektor na tym pierwszym spotkaniu zaproponował mi rolę sali, w spektaklu, kiedy Harry poznał sali. I tym spektaklem debiutowałam na deskach Teatru Kwadrat, już przeszło 10 lat temu. Teraz jest bardzo ciekawe pytanie. Jakie są Pani ulubione ćwiczenia na rozgrzewkę głosu? Tych ćwiczeń jest naprawdę dużo. Ale ja najbardziej lubię mm, powtarzać sobie takie, takie zbitki: typu pta, tpa, pte, tpe, pty, tpy, ptą, tpą, ptę, tpę. I polega to wszystko na tym, że mówimy to coraz szybciej, coraz szybciej, coraz szybciej, coraz szybciej. Pta, ptatpa, pty tpy ptot pt... A, widzicie? Pta, tpa, pte, tpe, pty, tpy ptot ptatpa, ptą, tpą, ptę, tpę. I jeszcze szybciej, i jeszcze szybciej. Nie podejmę się teraz, ponieważ oczywiście przez to, że siedzę w domu, co mi siadło? Dykcja mi siadła. Za mało ćwiczę. <laughs> Jedziemy dalej. Twój ulubiony kolor. O! Pytanie zupełnie z innej beczki. Nie wiem, czy ja mam ulubiony kolor. Szczerze, jak otworzyć moją szafę, tam w sypialni, to pewnie najwięcej będzie czerni, bieli i takich kolorów ziemi. E, czerni mieli kolor w ziemi. A propos. Ale mm, lubię też bardzo kolor niebieski, jak błękitne na morze, czy błękit nieba. Bardzo lubię. E, czy szykuje się jakiś film kinowy z Pani udziałem? No, kochani, nie jest tajemnicą, że oczekuję na Przyjście na świat mojego drugiego dziecka, w związku z tym, wszelkie swoje plany zawodowe odłożyłam na przyszły rok. E, miałam e, zrobić jeszcze taki bardzo fajny, wziąć udział w takim bardzo fajnym czeskim projekcie, a, grać po czesku i tak dalej. Przygotowywaliśmy się do, do zdjęć. Zdjęcia miały ruszyć jesienią zeszłego roku, ale zostały przełożone na wiosnę tego roku. No i z wiadomych powodów musiałam odmówić, a jeszcze do tego teraz ta pandemia i nie sądzę, aby w ogóle zdjęcia się odbyły, tak jak były zaplanowane, więc może jeszcze wszystko przede mną. Słuchajcie, może jeszcze. Następne pytanie: kto wpadł na pomysł serialu Zostanie w domu? Mm, miło mi, że pytacie mnie o ten serial, serial jest emitowany od 21 marca na kanale specjalnym na YouTubie. Jeśli nie widzieliście, to gorąco wam polecam, możecie obejrzeć wszystkie odcinki. Odcinki są bardzo krótkie, trwają około 3 minut, na pomysł wpadł mój mąż, czyli Kamil Kula. Po prostu w momencie, kiedy. Ogłoszono, że mamy zostać wszyscy w domach, kiedy teatry przestały pracować, plany zdjęciowe wszystkie zostały odwołane. Pomyśleliśmy, że warto zrobić coś kreatywnego, żeby też przestać się zamartwiać i myśleć o tym, co, co dzieje się wokół, a z drugiej strony zrobić coś dla Was, dla, dla naszych widzów. Trochę ku pokrzepieniu serc. Naszym jakby celem głównym było to, abyście przed snem, kiedy sobie włączycie ten serial, bo premiery zawsze są nowych odcinków około godziny 21, żebyście jak sobie włączycie ten serial na te 3 minuty po prostu zapomnieli o tych wszystkich złych wiadomościach i po prostu się uśmiechnęli. Jeśli to się udaje, to super. Czy zdarza się Pani, że fani podchodzą do Pani na ulicę i proszą o zdjęcie autograf? Zdarzają się takie sytuacje, ale bardzo często zdarza się, że po spektaklu w Teatrze Kwadrat fani czekają na nas i wtedy jest to taki moment, kiedy robimy sobie razem zdjęcia, podpisujemy zdjęcia, bilety, plakaty, Zawsze staramy się znaleźć dla Was czas. Jeszcze czasami jest fajnie, jeśli uprzedzicie na przykład kogoś z obsługi widowni, że chcecie sobie takie zdjęcie wykonać, więc jeśli tylko nie gonią nas, nas jakieś obowiązki zawodowe czy domowe, to wierzcie mi, że, że, że zawsze bardzo chętnie zostajemy. E, jakie ma Pani sposoby na stres? Słuchajcie. Słuchajcie. Te moje sposoby mm, są opatentowane. Śmieję się, ponieważ e, moim sposobem na stres jest e, wyobrażenie sobie po prostu, że jestem, jestem kimś innym e, niż jestem. Po prostu muszę sobie wyobrazić, kogo mam zagrać. Podam Wam prosty przykład. Kiedyś z dyrektorem Teatru Kwadrat Andrzejem Neymanem zostałam wrzucona na głęboką wodę ponieważ poproszono mnie, dyrektor mnie poprosił, o poprowadzenie razem z nim Feliksów Warszawskich. Jest to taka bardzo prestiżowa, są to takie bardzo prestiżowe nagrody teatralne, więc domyślacie się, że na widowni było całe nasze teatralne środowisko, w tym wielu moich um, profesorów. Ech, byłam po prostu przerażona i sparaliżowała mnie ta trema. Stojąc w kulisie i czekając już na wyjście na scenę, Pomyślałam sobie, że po prostu ja muszę kogoś zagrać, kogoś, kto, kto jest świetny w konferansjerce. I od razu przyszła mi na myśl pani Grażyna Torpicka, więc zaczęłam sobie e, wyobrażać, że jestem Grażyną Torpicką. Jestem Grażyną Torpicką. Słuchajcie, stres cały mi minął. Zagrałam panią Grażynę Torpicką. Po gali dostaliśmy z dyrektorem komplementy, że bardzo pięknie gala była poprowadzona. Nikt nie chciał mi uwierzyć, że to był mój pierwszy raz, mój debiut, jeśli chodzi o prowadzenie jakiejś dużej imprezy, więc to jest mój patent. Tak samo mieliśmy kiedyś po premierze filmu Listy do M2. Taki koncert dla, dla stacji TVN i na dwa dni przed koncertem dowiedziałam się, że będziemy jednak śpiewać na żywo, a nie z playbacku. E, trema była przeogromna, ponieważ ja nigdy nie śpiewałam na żywo jeszcze z tak zwanym uchem, czyli miałam tutaj odsłuch całą orkiestrę. E, słuchajcie, no i co tutaj robić? Więc wyobraziłam sobie, którą taką e, wokalistkę mega podziwiam, uwielbiam. Pomyślałam sobie, po prostu muszę zagrać Alisię Kiss, więc wymawiałam sobie: Jesteś Alisią Kiss, jesteś Alisią Kiss. No i co? Nie poszło. Więc to jest mój patent. Spróbujcie. Okej, okay. czy ma pani w domu jakieś zwierzątko? Nie, niestety nie mam, ale zawsze miałam, e, jeśli już miałam jakieś zwierzę, to były to psy. Uwielbiam psy. I e, jeżeli jest taki podział na tych, co mają koty i psy, to ja jestem e, zdecydowanie w teamie psy. Ale teraz, ze względu na to, że mam małe dziecko, zaraz drugie, do tego bardzo prowadzę aktywny tryb życia, dużo pracuję, myślę, że takie zwierzątko po prostu byłoby tutaj trochę nieszczęśliwe, musiałoby dużo siedzieć samo w domu, bo do pracy nie mam jak zabrać zwierzęcia, a do tego mieszkam w bloku, więc myślę, że po prostu zwierzę by się męczyło. Ale to jest też dla mnie zawsze bardzo ważne, żeby być odpowiedzialnym, jeśli się myśli o Proszę Was o to, bądźcie odpowiedzialni. Czy lubi Pani Warszawę? Tak, bardzo lubię Warszawę. Mieszkam tu już przeszło połowę swojego życia, wydeptałam tu już swoje ścieżki, lubię to miasto, lubię jego rytm e, i tak już właściwie jest moim domem. Najlepsze miejsce na świecie. <laughs> Najlepsze miejsce na świecie to jest tam, gdzie jest ciepło, gdzie jest błękitne niebo. I ciepła woda w oceanie. <laughs> Nie, ale tak szczerze powiedziawszy, słuchajcie, z miejsc, które udało mi się dotychczas w swoim życiu zwiedzić, chyba najpiękniejsza była dla mnie Nowa Zelandia. Jest tam bardzo mało ludzi, więcej krów i owiec niż ludzi, ale przyroda robi tam niesamowite wrażenie. Ja w ogóle kocham naturę, sama pochodzę z pięknego rejonu Polski. Um, I wychowałam się bardzo blisko natury. Więc jeśli chodzi o, o, o Warszawę, to tego, czego mi trochę brakuje, właśnie to, to jakichś pięknych, zielonych miejsc. Chociaż są, są piękne tutaj parki, ale, ale jednak brakuje mi takich miejsc, gdzie, gdzie nie ma nikogo, gdzie jest pusto. Jak zacie takie miejsca, to mi napiszcie, gdzie one są. Ale będziecie tam, Wy i ja. Dobra, muszę się trochę uwijać, bo strasznie już długo mówię. <grych> Okej, okay, y kolejne pytanie. O jakich najważniejszych rzeczach trzeba pamiętać, zdając do Akademii Teatralnej? Trudne pytanie, ale myślę sobie, że przede wszystkim ważny jest dobór repertuaru. Ważne jest, żebyście sami sobie wybrali teksty y i żebyście przede wszystkim. Wiedzieli, o czym chcecie powiedzieć. I jeszcze jedna dobra rada: nauczcie się bardzo dobrze tekstów. To znaczy, musicie mieć je wyryte na blachę, ponieważ um, egzamin polega też na tym, że komisja może Was poprosić o improwizację na danym tekście, więc wypadałoby, żebyście go naprawdę bardzo, bardzo dobrze znali. Jak wspominasz swój debiut w Teatrze Kwadrat? To był spektakl, kiedy Harry poznał sali z Pawłem Małaszyńskim w reżyserii pana Andrzeja Roschina. I słuchajcie, pamiętam, że tak niefortunnie się złożyło, że premiera była zaplanowana na 10 kwietnia 2010 roku. Z wiadomych względów się nie odbyła. Ja potem wylatywałam właściwie trzy dni później do Stanów wziąć udział w zdjęciach do takiego filmu Love, Wedding, Marriage e, i e, dyrektor Teatru Kwadrat Edmund Karwański przełożył tę premierę dokładnie na za miesiąc. A w Warszawie lądowałam 9 maja 2010 roku i właściwie po wylądowaniu mieliśmy tylko 10 maja rano jedną próbę i wieczorem już graliśmy premierę, więc stres był niewyobrażalny, aczkolwiek wszystko poszło dobrze. I bardzo ciepło wspominam ten spektakl, bardzo lubiłam grać w sali. A! Następna strona! Uff! <grym> E, czy lubi pani grać z mężem? Czy woli jednak, kiedy wasze drogi zawodowe się nie krzyżują? <laughs> już lubię, już lubię. Słuchajcie, no nie jest też tajemnicą, że poznaliśmy się z Kamilem przy spektaklu ciotka Karola w reżyserii Andrzeja Neymana, naszego dyrektora. I następnym spektaklem, w którym graliśmy razem, był, był spektakl przez park na Bosaka. Bardzo trudne to były próby, ponieważ my z Kamilem zupełnie inaczej pracujemy i nie potrafiliśmy się po prostu zgrać. Jednak te dwa spektakle tak nas zahartowały. Że odnaleźliśmy ten wspólny zawodowy język, i dzisiaj bardzo lubię grać ze swoim mężem. Bardzo szybko się dogadujemy i bardzo szanujemy też te odmienne punkty widzenia, i to, że troszkę inaczej pracujemy. Więc dzisiaj jak najbardziej, bardzo chętnie gram z własnym mężem. Następne pytanie. Jaką postać, którą grasz w teatrze najbardziej lubisz, która jest do Ciebie najbardziej podobna? Nie wiem, czy jest to do mnie najbardziej podobna postać, ale najbardziej chyba lubię grać tę rolę. Jest to rola Jane w spektaklu Kłamstewka w reżyserii Pawła Wawrzeckiego. Wiecie, jest to tak, że na pewnym etapie życia którąś postać lubisz bardziej z którąś mniej. Potem to się też zmienia, tak jak ty się zmieniasz, jak zmienia się twoje też życie gdzieś osobiste. To jest normalne, z niektórych ról się wyrasta. Tak jest życie. <grytanie> jak trafiłaś do teatru Kwadrat, na to pytanie chyba już odpowiedziałam. Było to przeszło 10 lat temu, debiutowałam spektaklem, Kiedy Harry poznał sali, zaprosił mnie do zespołu ówczesny dyrektor Teatru Kwadrat, Edmund Karwański. Czy tęsknisz za sztuką przez Park na bosaka? Bardzo lubiłam grać Corey Brater. bardzo. Ale tak jak już wspomniałam, we wcześniejszym pytaniu, z pewnych ról czasami się wyrasta. I ja z Cory też chyba wyrosłam. Więc. Więc czy tęsknie? Tęsknie. Ale myślę, że dobrze, że, yy, że, 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 że pożegnaliśmy się z, ty z tym tytułem w takim momencie, a nie innym. Tak, tak to czasami musi po prostu być. Eee, Jakie ma Pani sposoby na zapamiętowanie dużej ilości tekstu? Słuchajcie, wszyscy nas o to pytają, nas, aktorów, i myślę, że to jest największe wyzwanie w naszym zawodzie eee, tak naprawdę tekst. Opanowanie tekstu. To jest najprostsza rzecz i to przychodzi mi bardzo naturalnie. Ja w ogóle nie lubię uczyć się tekstu na pamięć, nie wiem, siedząc w domu i kując, tylko e, lubię chodzić z egzemplarzem po scenie i po prostu przegadywać. I w miarę jak przegadujemy, przegadujemy, ja po prostu zapamiętuję ten tekst. E, moje ciało go zapamiętuje. Nie wiem, b, 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 pamiętam go w danym miejscu łączę to z danym ruchem do tego stopnia, że jak, jeżeli nie gram jakiegoś spektaklu bardzo, bardzo długo, i potem do tego spektaklu wracamy, to jak w domu przeglądam tekst, mam wrażenie, że nic nie pamiętam. A kiedy wyjdę na scenę, nagle wszystko mi się przypomina. No, tak to po prostu jest. Tak, tak działa aktor. Słuchajcie, tajemnica. Magia. <grym> um, ulubiona sztuka, w której grałaś. Na pewno przez Park na Bosaka. Z wielu powodów, osobistych też. Chociaż tak jak wspominałam, próby były bardzo trudne i ciężkie, ale będę ciepło wspominać tę te, sztukę i na pewno też kiedy Harry poznał sali, czyli sztuka, którą debiutowałam w teatrze. Kwadrat. Jakie jest Twoje ulubione danie? A, pytanie znowu z innej beczki. Nie znam na nie odpowiedzi. Ja generalnie lubię jeść. Co teraz widać? <grym> teraz mogę. Nie, żartuję sobie. Słuchajcie, lubię jeść, lubię też gotować. Teraz, jak siedzę w domu, bardzo dużo gotuję. Lubię tradycyjną kuchnię polską. I u mojej mamy na przykład kocham jej gołąbki, a u mojej teściowej, teściowej kocham jej żeberka, ale też lubię kuchnię tajską, lubię sushi, um, uwielbiam kurczaka na piwie mojego męża, więc no, generalnie po prostu lubię dobre jedzenie. O jakiej propozycji zawodowej marzysz? A, i dobrnęłam do końca, to jest ostatnie pytanie. Chyba to, co wydarzyło się w zeszłym roku, czyli rola Jakubcowej w Mowie Ptaków, to była taka rola, o jakiej marzyłam. Nieoczywista, taka, którą mam nadzieję, troszkę Państwa zaskoczyłam, pokazałam się z zupełnie innej strony. Więc chyba marzę właśnie o takich wyzwaniach, żeby móc Państwa jeszcze nieraz z czymś zaskoczyć. Drodzy Państwo, i to już koniec e, pytań i odpowiedzi. E, na zakończenie chciałam Wam podziękować, e, że jesteście z nami w tym trudnym czasie. E, wiem, że dla Was to też jest bardzo niełatwy okres, e, ale proszę Was, zostańcie w domach, jeżeli możecie. Jeżeli nie możecie zostać w domu, to błagam, dbajcie o siebie, uważajcie na siebie, dbajcie o swoich bliskich. Bardzo ciepło Was pozdrawiam z własnego domu. Bądźcie zdrowi, ze wszystkim innym już damy sobie radę. No i czekamy na Was, czekamy na Was w Teatrze Kwadrat. Obyśmy mogli spotkać się jak najszybciej.